zmiana pasa na lewy. Widzisz, czas sięgnięcie nogi z gazu. Już niepotrzebnie, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Idziemy dalej. Zmiana pasa na prawy. O, teraz było dobrze, bo nie ściągnąłeś nogi z gazu, a wręcz nawet w fazie zmiany dodałeś gazu i super. Jeszcze raz zmiana pasa na lewy. O, super. Tak, teraz na przykład przyspieszałem, jechałem 53, to nie będzie błąd? No jesteś blisko takiej tolerancji. Staram się nie przekraczać, tak? Wiadomo. Zjeżdżamy na dół. Tutaj na tych estakadach, jak zjeżdżasz, to pamiętaj, że tutaj nie dość, że mamy zakręt, jeszcze mamy drogę w dół, która schodzi. I zawsze będzie trochę bardziej ślisko niż na takiej zwykłej drodze, tak? Więc o, widzisz, będziemy cały czas zjeżdżać na dół i nie dość, że mamy jeszcze zakręt, to dodatkowo jeszcze na dół, tak? Także tutaj trzeba zawsze umiejętnie z gazowaniem, oczywiście, umiejętnie z hamowaniem. Na tych właśnie, tu jest akurat na pewno solą posypane. Ale zawsze w odruchu, gdzieś z tyłu głowy musisz o to mieć, dobra? Na jakiś most, tak, też pewnie. Tak, tak. Ale szczególnie właśnie na tych zakrętasach, takich po łuku. O. Tak. Dobrze. I będziemy, uwaga, będziemy zawracać na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Ale wyłącz, bo to nie jest, nie zbliża się do skrzyżowania. Nie? Nie. Jak popatrzysz w lewo, to tam będziesz miał znak droga wewnętrzna na tej drodze dochodzącej przez wyjazd hipermarketu. Mhm. Jest droga wewnętrzna. Czyli to się można. I to nie jest skrzyżowanie. Dalej, dostałeś dalej polecenie. Zawracamy na pierwszym nie. To nie? Też nie jest skrzyżowanie. Ja chciałem zmienić pas na lewy po prostu. Ale tylko. Po co, jak tu zobacz, jak tutaj wykonują skręt i blokowalibyśmy. Bo nie wiem, gdzie się znajduje następny. No to, bo będziesz miał znak. Tutaj sygnalizacja jest, tylko masz znowu wyjazd hipermarketu, a tu jest wyjazd drogi wewnętrznej. Także to nie jest skrzyżowanie, ale popatrzmy teraz, jedźmy dalej. Bałem, żebym nie przegapił po prostu miejsca. No tam się zagęszczało na tym miejscu do zawracania, widziałeś tam, nie? Sygnalizacji świetnej. No i teraz twoje zadanie jest znaleźć skrzyżowanie. Teraz zmieniamy. Tak. No jest duże zagęszczenie, więc ta zmiana pasa jest trudniejsza niż normalnie. No to Michał, to trzeba zrobić tą zmianę pasa w dużym ruchu, bo takie zawahania ma. Ale dobrze, to podjąłeś decyzję. Dobra. Hasło pamiętasz, tak? Mhm. Zadanie. Bardzo trudne zadanie. Tutaj musimy czekać do zmiany sygnalizacji i wtedy w drugą stronę też je pewnie zmieni na czerwone i wtedy mamy tą wolną drogę, chyba że ktoś się zlituje, ale wątpię, żeby nas przepuścić, więc zostaje nam grzecznie czekać. No właśnie, to jest tak cała prawda teraz wyszła. Czekaj, o, ktoś dał sygnałem, dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie.
które w lusterko mocno, tak, żeby się... Bo ktoś może się sugerować tym, że ty jednak tam wjedziesz i skręcisz, tak? Dobrze to zrobiłeś, to było akurat fajnie, bo tu jest to przejazd dla rowerzysty, jest cofnięty przejście dla pieszych, więc tutaj ten wjazd kawałek możesz wykorzystać. Po pierwsze, po drugie, jaki miałeś sygnalizator? Ogólny. Kolizyjny, czyli niezabraniający tak, zawracania, także tak. I zakazu zawracania nie było, więc wykonałeś zadanie prawidłowo. I tutaj właśnie na tym poleceniu zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu na tej drodze, te właśnie te pierwsze zmyłkowe, jest wrażenie, że to są skrzyżowania, tam będzie polecenie, znaku, tam będzie polecenie, że zawracamy w pierwszym dozwolonym miejscu, na pierwszym, może egzaminator powiedzieć, nie, na tej drodze, albo na drugim możliwym miejscu, proszę, zawracamy. Tutaj, jeżeli powie po skrzyżowaniu, to, no, to nie chodzi o na pamięć, tak, tylko że po prostu, żebyś wiedział, że... Że ciężko się nie pomylić, mi się wydaje, no. Jak się pierwszy raz jedzie. Większość kursantów tutaj nie wykonuje tego polecenia, więc na egzaminie państwowym trzeba pamiętać, że nie stresujesz się, jeżeli nie wykonasz polecenia, bo masz drugą szansę wykonania tego polecenia. Także to nie jest koniec egzaminu, jak nie wykonałeś polecenia. Także koncentracja, skupienie, jedziesz dalej po prostu, tak? Mhm. No. Dobrze, teraz takie polecenie spróbujemy. Zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Tak. Oznakowane skrzyżowanie i OK. Dobrze. Muszę wyjechać, bo nic nie wiecie. Dobrze. I kontrola, gdzie kontrola potem? Lusterka. Dobra. I dalej pojedziemy na wprost, zrobimy jeszcze raz ten przejazd, tylko z innej perspektywy. Na tym drugim możliwym miejscu do zawracania. Teraz prosto? Prosto, prosto, proszę. Tak, tu musisz uważać na tą drogę dla rowerzystów, bo tutaj... Teraz pojechałeś, super, dodałeś gazu dynamicznie, super. I teraz tak, na drugim możliwym miejscu zawracamy. Na drugim. Tak, dobrze, bardzo dobrze. Bo tam mielibyśmy bardzo krótki odcinek do zmiany pasa. No to co mówiliśmy właśnie odnośnie tego, że to jest właśnie miejsce i mamy wyjazd tutaj z lewej strony, droga wewnętrzna i tak to wygląda. I dostałeś polecenie na drugim możliwym miejscu. Będziemy zawracać. Podobna sytuacja. Też mamy wyjazd z Leroy Merlin, więc tam... Z prawej strony jest też droga wewnętrzna, więc traktujemy to jako miejsce w tym przypadku. I jesteśmy na drodze dwujezdniowej. Czy jesteśmy przystawieni blisko lewej krawędzi? Tak, więc tutaj trzeba też przeanalizować, co tam po drodze jeszcze będziemy mieli. Jeszcze nam tutaj się... No, ładnie wjechał. No i na co tutaj będzie zwracał uwagę? Przede wszystkim. No i co jeszcze? Oprócz tramwaju może jechać? No, samochody. Ale w środku, oprócz tramwaju? Autobus, no właśnie. Dobra. I co widzimy? Gdzieś autobus, tramwaj? No to wbijamy się, żeby opuścić to skrzyżowanie, bo jak to zostaniemy tutaj. Tak, mamy pojazdy, możemy które... Możemy tu wyjechać na ten pas? Tak, tutaj, wtedy... tak, tutaj sobie... Znaczy już tak daleko to nie, 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 tak daleko nie. A ja teraz myślałem, że na ten... Dobra, no... Nie... Obserwuj teraz, ja rozumiem, co intencje. Większą byś miał kontrolę nad tym, abyś stał pod innym kątem, wiesz? Widzisz? Tak.
szczególnie. Samochody też by myślały, że ty będziesz jechał do hipermarketu, też by się inaczej ustawiły i... Dobra. Czyli zobacz, że teraz... Uważaj, uważaj. Co się zmieniło? To jest czas oczekiwania. No, dobra. Tak, to dokładnie. Cieszę się, że opuściła tu ząg. To jest niebezpieczne. Ale wyłapałeś to, tak? Wiedziałem. Dobrze, także pamiętaj, tutaj intencję miałeś dobrą, ale ten kąt twój najazdu spowodował to, że miałeś gorszą widoczność. Czyli ustawiłeś się pod lekkim, jakbyś delikatnie to zrobił. Teraz znowu skręcamy? Pojedziemy na górę, tak, jedziemy na górę. Według drogowskazu na Legnicę, Poznań. Ale te wszystkie jakby podpunkty wyłapałeś, to co było najistotniejsze w tym skrzyżowaniu, powiedzmy przecięciu dróg, w tym przypadku z wyjazdem hipermarketu. Mamy ten układ, że miałeś, bo dobrze powiedziałeś, że tam może jechać tramwaj, że może jechać bus jakiś. Tylko to ustawienie delikatnie trzeba skorygować i będzie ok. I tam gdzie oczekiwałeś, jakby jechał tramwaj sprzeciwka, to wtedy ta twoja pozycja była dobra. To już trudno, stoisz i nie możesz tam wjechać, tak? Ale jeżeli nikogo nie ma i nikt się nie zbliża, no to tam sobie wjechałeś. Ktoś stoi w środku, to nie wie, dokładnie, dokładnie. Jakby ktoś tam był już pierwszy przed tobą, tak? No już i tak bym się nie zmieścił raczej. No tak. Właśnie dlatego przed sygnałem dokładnie byś stoi, żeby to drugie do tak. Przyjedziemy sobie. Także jak widać tutaj radzisz sobie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy egzamin wewnętrzny albo już po egzaminie państwowym, jak się wypowiesz, czy był trudny dla ciebie egzamin, tak? Oczywiście. Super. A ja zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale, do subskrybowania, lajkowania, do komentarzy i do usłyszenia. Dzięki bardzo.